oczywiście jubileusz szkoły, jubileusz orkiestry. Pierwszy powód to repertuar dzisiejszego koncertu, prawdziwe perełki muzycznej kultury polskiej, epoki, która dawno temu, ponad 70 lat, 80 temu rozpoczęła się i która została gwałtownie przerwana przez II wojny światowej. Utwory, które zostały pisane, były pisane przez polskich znakomitych kompozytorów, młodych wówczas, Henryka Marsa i Jerzego Petersburskiego, którzy po wojnie już do kraju sporadycznie raptem wracali. Do tego typu klimatu już nigdy nie powrócili. Po wojnie okazało się, że to jest epoka zamknięta, epoka, której już nie ma powrotu. A drugi powód to znakomici soliści, którym ta sala naszej szkoły, koncertowa sala, kojarzyła się jedynie do tej pory z próbami, które odbywaliśmy tutaj na tej sali przed koncertami w Warszawie, przed koncertami w Poznaniu, przed koncertami w Katowicach, w innych miejscach Polski, w różnych miastach, czy Filharmonii Krakowskiej, w Auditorium Maksimum, w wielu miejscach, a nigdy tutaj w szkole. Gdy nadarzyła się okazja, którą był jubileusz szkoły, jubileusz orkiestry, postanowiłem zaprosić solistów, z którymi znamy się od wielu, wielu lat, z którymi często spotykamy się nie tylko na scenie, ale również poza sceną, prywatnie, aby uczynili nasz jubileusz właśnie w murach szkolnych, tutaj w sali koncertowej. Przyjęli od razu, bez wahania, moje zaproszenie na dzisiejszy koncert. Jest to moja olbrzymia, ogromna radość muzykowania, nie tylko z orkiestrą, znakomitą naszą orkiestrą, ale również naszymi przyjaciółmi, solistami, którzy dali się zaprosić dzisiaj na te szczególne koncert. Właśnie, gdy się wierzyło w sobie.
jakby o nas był. Yeah.
tam był piosenki. Ale co? Ja odprowadzę kolegę, proszę Państwa, bo muszę Państwu coś powiedzieć. Przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, jesteśmy w 20-leciu międzywojennym, mojej ulubionej epoce historycznej i artystycznej, bo cóż to było za cudowne życie dla artystów, szczególnie tych utalentowanych i w którym się powiodło. A jest rok 1934. Na ekrany polskich kin wchodzi film zatytułowany Śpiewak. Ja nie wiem, czy w tym mieście mi to przejdzie przez usta, ale taki był tytuł tego filmu. Śpiewak Warszawy. Czy ktoś z Państwa może zna ten film, pokażę opowiedzieć tylko o czym traktuje? No właśnie, proszę Państwa, ten film oczywiście się zachował w archiwach, ale nieczęsto wracamy do tej pozycji z polskiej kinematografii. Natomiast piosenka z tego filmu w roku 1934 zrobiła furorę. Śpiewała ją cała Polska, wykupiono cały nakład płyt z muzyką z tego filmu. Piosenkę tę w tym filmie śpiewał aktor kochany, noszony na rękach, gwiazda kabaretów, teatrzyków rewiowych i przede wszystkim filmu Eugeniusz Bodo. A dzisiaj, proszę Państwa, niespodzianka. Tę piosenkę zaśpiewa gwiazda dzisiejszego programu, aktor, pieśniarz, ulubieniec tłumów, noszony na rękach, ulubieniec pani, Jacek Kuciński. Ciekawe jest, co myśleliście, kto tam wyjdzie. Proszę Państwa, a piosenka bardzo życiowa. Przede wszystkim panowie, nam może się przydać, kiedy przyjdzie nam, a zdarza się pan od czasu do czasu wrócić bardzo wcześnie do domu, będzie 5-6 nad ranem. Po co wtedy tłumaczyć się partnerce swojego życia, czy też chwili? Wystarczy zaśpiewać refren piosenki, którą w roku 1934 po raz pierwszy w filmie Śpiewak Warszawy zaśpiewał Eugeniusz Bodo.
rozpoczęli wchodzają po mieście. Wszystkich ludzi!
szereg i tele. Cygankowo ukrytany mój aniele ukochany, ma kotwicę porządkowo dziewczynę. Mrówi gryny nykawice, wreszcie ujrzy znów stolicę punktualnie od 20 do dnia. Potem lekko dziecko na przypomu sobie wszystkie stacje i przekazuj ukochana sobie mnie. Że się pęka nie ma wstrętna szkoła. Ach, dziewczyna, tyś panią nie dziewczyna. Wcielenie wszystkich ludzkich słuchów, to tyś mój cud. Dziękuję.
cztery nogi. Dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, tak jak akurat mam. To bym ja, o Boże drogi, raz być wysoki, raz niskim skąd. Ja muszę w cyrku skrypować, chodzę w kopy, chować jak. To za raj, ja mogę tańczyć do błędu, 3000 drzew. Wciąż bym tańczyć mógł na innej parze lub gdybym ja miał cztery nogi. Thank you.
Thank you.
sukces. Szanowni Państwo, kolejną piosenkę odtworzymy z tej oto starej, długogrającej płyty winylowej na 78 obrotów. Ale żeby ją odtworzyć, będę potrzebował pomocy Państwa, bo przy pomocy jakiejś miłej pary, proszę się nie obawiać, nie trzeba będzie śpiewać, występować, żeby tutaj audycje muzyczne nie trzeba będzie robić na scenie, ale stworzymy, jak pewnie powiedziałbym Witkacy, system mechanicznie doskonały, czyli po prostu patefon. A sprawa jest prosta. Pani weźmie tę płytę i będzie kręciła pięknie, tak? O. A pan ramieniem stworzy igłę. Przyłoży do tej płyty i to cała filozofia, więc mam nadzieję, że ktoś zechce się, jakaś miła para zabawić. Chodźcie, no chodźcie tutaj do nas, bo można sobie cię przycupnąć na scenie tu nawet. Brawa dla uwagi. Czekać, bardzo proszę, o, pani pięknie kręci, zrobimy próbę kręcenia, proszę sobie spocząć, o, żeby było wygodnie, ramieniem pięknie igiełka, no i kręcimy. Tylko tak trzeba kręcić konkretnie, żeby było 78, nie? Tak trzeba. Dobra, o, to coś takiego, super. To wy tutaj poczekacie chwilkę, jeszcze posłuchajcie chwilkę tej piosenki, a potem będziemy kręcić. Dobrze? Maestro, zaczynamy. Cześć mi uśmieszę, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień chcę.
lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co w tobie zaśpiewa, powie piosenkę. I już mam spokój i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie. Przecież myśmy byli na to przygotowani. Trudno zamknąć serce przed miłością i uczynić